Zdejmę tą bluzkę. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy w Lądku Zdrój. Tutaj mamy wodę. W końcu znalazłem wodę i nawet łodzie mamy. Może sobie w końcu popływam, bo już dawno nie byłem na łódce. Co prawda na żaglach się nie da, ale łodzie są wiosłowe. O, pyknąć sobie, pyknąć. Tutaj wszyscy zdjęcia sobie robią, pykają. Tak, o, idziemy dalej. Stawy biskupie to są. A, już wiemy, to są stawy biskupie. Tam jest taka droga prowadzi. Tak, stawy biskupie, tylko biskupa nie widać. Abyś biegał cały rok. Ścieżka biegowa nawet jest. Jak widać. Hostel Urszula. Dostek za 20 zł tylko. Tanio mają. Tanio mają. 20 zł za nocleg w hostelu. Ulica Wolności, hostel Urszula. I tutaj, proszę bardzo, jest przystań. I tam chyba ryby dają. Bo tam restauracja, to pewnie będą ryby. Idziemy zobaczyć do tych pstrągów. Tutaj mamy jeszcze taką fajną figurkę. Nie, figurkę, przepraszam, takie wejście, coś tu jest. O, przepraszam, to jest jakaś fontanna, ale woda nie leci. Z marmuru, zrobione ładnie. Chyba jeszcze nie dokończyli. Źródła nie ma wody. Bo powinna lecieć woda, ale nie ma tego kranu, nawet nie ma. Leci samochód. No, ścieżka biegowa, można sobie bieżać cały rok. Radio Wrocław tutaj propaguje to się na tej ścieżce. Tutaj jest taki widokowy balkonik i drzewo potężne. Proszę bardzo, jakie grube. Stare drzewo. Tutaj bardzo dużo starych drzew jest w Lądku Zdrój. W średnicy nawet i 2 metry widziałem przed chwilą, ale ścięte już było. Samochody posuwają. Gdzie one jadą? Tu mamy tą przystań, z bliska już widzimy. No i te ryby chyba tam są, trzeba zobaczyć te ryby. Ale po ile tych ryb jest? Dużo ryb? No są, tylko na razie nie wiemy jakie, wiesz? No jakie, no jakie, no muszą być te pstrągi, no. A co tu hodują? Pstrągi. Przecież tu są takie wody szybkie, to pstrągi, o tutaj. Jest dużo rybek, proszę bardzo, cała ławica stoi. Tak, tak, tak. Ławica i to duże sztuki. Tu rybki są. I no się woda gotuje. A tam dopływ jest wody świeżej. No tam na rogu jest dopływ. Tam cały czas jakiś strumyk płynie zwolna i się wlewa. I dlatego tu pstrągi się mogą, bo pstrągi muszą co chwilę mieć zmianę wody. Nie mogą takiej w sadzawce być. A tutaj się opalają, widać. No idziemy zobaczyć na te restaurancje. To znaczy tam jeszcze dalej jest takie, zapomniałam jak to się nazywa, ale jest, są takie musia tam, wczoraj było nieczynne, podobno dzisiaj czy od jutra. Aha. Takie przeróżne rośliny. A rośliny, jakiś rezerwat przyrody. No, że tam można... Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, a panie na grzybach były? Dzień dobry. Takie czy to jest pochód pierwszomajowy? Takie borowiki. Borowiki. W parku botanicznym. Ale wy co, na pochód pierwszomajowy nie poszły? Wracamy. A już wracacie też. Tak. Bo to burmistrz prowadził pochód. Tak. Dzisiaj, tak? No mamy dzisiaj 1 maja. Pochód pierwszomajowy. Chciałem powiedzieć, wyruszył o 8:20. No już jest opublikowany w internecie. Można to zobaczyć. Idziemy dalej. Tutaj jest Bujawka, Huśtawka i wycieczka bryczką do jaskini Radochowskiej. Można jechać bryczką, tylko bryczki nie widać. Widzieliście państwo bryczkę, może Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska? Nie było bryczki. Jedziemy dalej. Bujawka jest, Ślizgawka jest. No i tak to jest. Dzień dobry, a państwo nie na pochodzie pierwszomajowym dzisiaj? Mamy 1 maja przecież. Wróciliśmy. Już wróciliście. A gdzie sztandary? Już bezużyteczne są. No tak.
Witam, a skąd panie przyjechały do Lądka Zdrój? Z Malczyc, Kolegnicy. Kolegnicy? Tak. Jak tutaj, dobrze jest? Pięknie, my jesteśmy już bardzo, kilka razy byliśmy. Aha, to pani notorycznie tu przyjeżdża? Tak, to nam się bardzo podoba. Się? Podoba. A to do sanatorium, czy tak prywatnie? Nie, prywatnie. Całkiem prywatnie? Całkiem. Rozumiem. Emerytki jeszcze sobie mogą pozwolić? No jak mają dobrą emeryturę, pewnie. Nie. 1200 to jest, nie, 1000 to jest najniższa teraz. No, my mamy trochę więcej, ale skromnie żyjemy, żeby sobie odłożyć. Odkładacie i potem jedziecie do Lądka. Na nasze lądujecie tutaj? Lądujemy. Lądujecie, ale co, opalacie się tutaj na tej trawie? Chodzimy po górach. Chodzicie w górę. Góra, a później idziemy na disco, a co? Na disco polo. Tak jest. Nie, potańczyć. Potańczyć idziemy. Tańczyć, warto tańczyć? Warto. Gdzie tu można zatańczyć w Lądku? W jakich tam tych? Pan chyba wie, pan przecież. Ale ja się pytam w imieniu redakcji, proszę pamiętać. Piekiełko, kaprys piękny, wczoraj byliśmy w kaprysie. No tak, kobiety mają kaprysy. Mają. Tak, więc można trzeba. Można by mieć. Jasne. No i pod wąsem, no nie wiemy jak sielanka, czy jeszcze jest czynna. Jest tu jakaś sielanka jeszcze. Bo w sielance. A ty gdzie biegniesz? Hej, hej, zatrzymaj się. Jak masz na imię? Malwina. A skąd jesteś, Malwina? Nie wiem. Gdzie mieszkasz? Nie wiem. Nie wiesz, gdzie mieszkasz? No to. W Lądku Zdroju, no to dobrze, to biegnij dalej. Ona nie wie, gdzie mieszka, a się potem przyznała, że w Lądku Zdroju. Nie chciała powiedzieć. Nie chciała powiedzieć, skąd ona jest. Gdzie ta jakaś tam? A tam pan jest, skąd jest? Pomorska Telewizja Narodowa. No Gdańsk. Aha, sielanka tutaj jest, ta drewniana. Taki drewniana. Budynek. To się przejdę tam. Pięknie tam. No. W środku jest bajkowo. Dobrze, fajnie. Obadamy. To idziemy na te bajkowe tam. Widać tutaj te polany są ładne. No i drzewa stare, już stare drzewa, a tutaj mamy taką, o, tam jest hotel Tryton, znaczy jakieś uzdrowisko, nie wiem, coś, ale tu też jest duża taka plaża. Tu się podobno opalają, jak jest gorąco. No, idziemy dalej. Dzień dobry, pani Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Co pani tutaj robi, proszę panią? Mieszkam. A to pani tutaj tubylec. Tak, a niech pani powie tam dalej, tato, stole, co tam będzie jeszcze? Arboretum śliczne. Co? Arboretum. Co to takiego? Bo ja nie wiem. Ogród drzew. Ogrody z drzewami. Tak. Rozumiem. Aha. Czyli idziemy do ogrodu. Tam są ciekawe ogrody. No tu jeszcze nie byłem, więc trzeba się. A tu zapraszają do, proszę państwa, do sielanki normalnie zapraszają. Zapraszają do sielanki, proszę bardzo. Sielanka jest. Taki kpień drzewa stary. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Państwo na pochód pierwszomajowy się wybrali, czy nie? Oczywiście. Tylko nie mamy szturmówki. Szturmówki nie ma, nie? No i jak się tu podoba? Bardzo fajnie. A skąd państwo przyjechali? No, proszę pana, z Wrocka. Jak? Gdzie to jest? Jakie województwo? Dolnośląskie. Dolnośląskie, aha, czyli tu niedaleko, bo ja z Gdańska. Ja tutaj robię reportaż o tym Lądku, nie? Ale dzisiaj burmistrz poszedł na pochód pierwszomajowy, proszę pana, w góry gdzieś tam zabrał ekipę 70 ja osób. Ja widziałam właśnie film rano o pierwszomajowym pochodzie w Czarnobylu. A nie, a mój film, ale mój, to już było dawno, proszę pana. Ale to właśnie ten czas, nie? Ale mój film już jest w internecie z tego pochodu, co wyruszył burmistrz. Także zapraszam, neon24.pl polecam. Albo Pomorska Telewizja Narodowa wpisać. Lądek Zdrój. Będziemy. Pomorska. Okay. Telewizja Narodowa. O, tutaj mamy leśna świątynia. Stoimy w miejscu, gdzie przed laty znajdowała się leśna świątynia, która była niewielką budowlą, zniesioną na planie prostokąta z frontem zwieńczonym tympanonem, opartym na czterech jońskich kolumnach zrealizowanych na wzór starożytnej świątyni. Inicjatorem powstania tego miejsca był hrabia Karl Georg von Hoym, sprawujący funkcję pruskiego ministra do spraw Śląska. Zauroczony Lądkiem Zdrój, począwszy od 1782 roku, chętnie wypoczywał w tym mieście, wypisując się w uszczęsne trendy. I stworzono tu miejsce nawiązujące do antycznej Arkadii, służące wypoczynkowi, kontemplacji i podziwianiu przyrody.
786 roku rozpoczęto pracę, już w 1709 stała tutaj leśna świątynia i styczna kaplica wzbudzała zainteresowanie m.in. królową pruską Luizę, która złożyła diamentowym pierścieniem pamiątkowy wpis na dwóch szybach świątyni. No niestety w 1813 sierpniu dokładnie naprzeciwko leśnej świątyni król pruski Fryderyk spotkał się z carem. No może i dobrze. I prowadząc ważne rozmowy koalicji antynapoleońskiej, ten pobyt upamiętniono drewnianą tablicą z inskrypcją wewnątrz świątyni, a jej tekst brzmiał: tu 2 sierpnia 1813 roku głosili nasz król, jego wysokości Fryderyk Wilhelm III oraz uwielbiany Aleksander, car Rosji. Budynek do lat 60. popadając w ruinę, stał, kiedy to ówczesne władze postanowiły go całkowicie rozebrać, zamiast odrestaurować. No, no niestety te władze to nie rozumieją, że to trzeba o takie zabytki dbać. Tutaj się konfotografują pod takim wielkim drzewem. Wielkie drzewo. Drzewo bardzo stare. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, proszę pana. A Bydgoszcz, no to niedaleko. No Bydgoszcz, ja tam mieszkałem 3 lata. Bydgoszczy? Tak. To zna pan. Pewnie. No wie pan, oficer marynarki wojennej. A to niedobrze, bo ja z Torunia jestem. A co to znaczy z Torunia, niedobrze? No ale dlaczego się nie lubicie? Wy tak się... Proszę pana, kto się czubi, ten się... Kto się czubi, ten się lubi. O. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy tutaj, a tutaj co? Tutaj dzieci są w tych chaszczach. I tu jest właśnie ten... Ta sielanka tutaj jest. Dzień dobry, a państwo w tej sielance co robią? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk się kłania. Kawę pijecie. I co? A córka? Choinkę ogląda, podziwia. No dobrze, idziemy dalej. A skąd przyjechaliście? Krakowa. O, Krakusy. A u was mówią centusie krakowscy. To prawda? No dobra, idziemy do sielanki. Zobaczymy, jak to lokal się na poniedziałki nieczynne, widna sielanka, proszę zadzwonić sobie. No ale ja sobie nie będę dzwonił. 14 pisze. Bo ja nie mam telefonu, to nie będę dzwonił. Nie wziąłem. Zresztą po co mam dzwonić, jak kamera tam na te nie zobaczy tego przez telefon. Idziemy, a tutaj są te jakieś kwiaty. Mają piękne tam, oranżeria jest jakaś. W ogóle to jest cała sala i tak kwiaty są piękne, żyrandole. Aha, to ładnie jest. Jest to podziwiać. I wąchać też można. Też. Kwiatki. Gdzie? No kwiatki na środku. Kwitną, tak. To pachną kwiatki. A tutaj taki drewniany dom. No tam też wszystko kwitnie. U nas w Gdańsku jeszcze nie kwitną. Jeszcze. No, ta różnica jest. No dopiero liście, pąki wypuszczały, jak wyjeżdża. Ale już niedługo. Będzie wiosna też. Dobrze. O, tutaj jest mnóstwo samochodów. Idziemy dalej. Z różnymi rejestracjami D1, SLU i tak dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy Eternit jeszcze tam z boku przybity, a tu blacha jest już na tej wiacie. No bo tutaj stoją też samochody we wiacie. No. I tutaj idziemy dalej. Lasy jakie? Komunalne, miasta Lądek-Zdrój. Dzień dobry, panie są z tego lasu? Tak. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. I co panie tu robią? Spacerujemy, schodzimy. Skąd przyjechały panie? Ze Szczecina. Szczecina, to też nad morza. Znaczy nie, Świnoujście jest nad morzem. Szczecin to nie jest. To jest port Szczecin, ale na rzece. No dobra, tu mamy o pożarach. Nie, jak chcesz, to dzwoń. Zgasić pożar, to lepiej nie podpalaj. Bo po co ma straż pożarna mieć kłopoty? Klon Jawor, Acer Pseudo. Pseudoplantanus. O, a tam proszę, jaki wielki pień drzewa. Co prawda jest spróchniały, ale to musiało być potężne drzewo z takim korzeniem, z takim pieńkiem. Tutaj mamy strumyk poniezwolna. No, ściewa zioła maj. Znaczy maj jest dzisiaj pierwszy właśnie, chciałem powiedzieć. Pierwszy maja dzisiaj. Więc rozsiewa zioła maj, tak to było w tej piosence. Tutaj mamy ognisko. Płonie ognisko i szumią knieje. I drużynowy jest wśród nas, ale nie widziałem go. Może poszli na spacer.
z tą całą tą ekipą harcerzy. Idziemy dalej. O, ptaszki ładnie śpiewają. Jak słyszacie, tutaj się drzewa poprzewracały widocznie, bo powycinane też są pięki. Poprzewracały się, bo to już tu jest budka dla ptaszka. O, a co tu mają? Tu jest tak, tu jest drogowskaz. Dallas USA 12 tysięcy tylko stąd. Co to? Że Jadwigi 80 metrów i 3 minuty. A do rynku aż 2,5 km. Za to do Tokio mamy 20 tysięcy. Aha, a Arboteum? 1 metr 005 minut. Aha. No jedna minuta, to idziemy do Arboteum. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Ostatnie wejście o 17.30. Za legitymacją wstęp. Dzień dobry panu. Co tu się u was dzieje, proszę pana, w tym lądku zry? No, trafił pan do pięknego miejsca. Piękne. Co to takiego, to ja nie wiem. Co to, to jest ogród drzew i krzewów egzotycznych. Ogrody macie? Tak, ogród taki. I te ogrody, to co one tutaj mają zawarte w tym w sobie? Kolekcja drzew wyjątkowych, unikatów. Z całego świata? Tak, z całego świata. Oczywiście te, które tutaj nam się... które będą tutaj rosły z tych stref klimatycznych. A kto to, sekwoje. A kto to nasadził takie drzewa? Skąd one się wzięły? Arboretum powstało w latach 70. Jeszcze? Tak, ubiegłego wieku. A ubiegłego wieku, w 70. Tak, ubiegłego wieku. I założył to Mieczysław Wiczkiewicz, pasjonat leśniczy. To był stąd? Z lądka? Stąd, on tutaj to zaczął nasadzać i wtedy to powstało i zaczął się rozwijać. Czy ja mogę to pokazać widzom? Koniecznie. Bo ja, wie pan, ja tutaj robię reportaż o lądku już od kilku dni. To i ten, jak to się nazywa? A? Arboretum. Co to za, od czego ta nazwa się wzięła? To jest nazwa z łacińskiego arbor, drzewo. A drzewo to jest po łacinie arbor. No dobra, dziękuję.